Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mamy dzisiaj czwartek, 25 dzień lipca. Zaczynajmy poranny przegląd spółek. Polski indeksy na delikatnych spadkach na wczorajszej sesji, około 0,5% tracił WIG20, szeroki indeks WIG. Czy nawet ten 40 na bardzo delikatnym minusie, 200% znalazł się wczoraj, jest 80%. Wśród największych spółek słabą sesję odnotował kolejną Budimex, który stracił wczoraj ponad 3,5%. Około 2%, 2 spadek dotknął ponownie akcji JDSW. Na Wall Street wczoraj sytuacja wyglądała dużo gorzej. Nasdaq S&P najgorsza seria, najgorsza sesja w bieżącym roku. Nasdaq stracił ponad 3,6%, S&P 500 2,3%, a Dow Jones na minusie znalazł się na poziomie 1,25%. Niecałe 2% stracił indeks Russell 2000 reprezentujący małe amerykańskie spółki. Tak dużo wyprzedaż to przede wszystkim efekt słabszych od oczekiwań wyników Alfabet oraz Tesli, czyli dwóch z siedmiu gigantów technologicznych, i co analitycy podkreślali już przed wynikami, że właśnie publikacja wyników przez te największe koncerny technologiczne może mieć istotny wpływ na sesję na Wall Street w ciągu kilku najbliższych tygodni jesteśmy. W sezonie publikacji wyników i tego typu sytuacje mają prawo się zdarzyć. Dzieje się to też na giełdzie polskiej, gdzie po wynikach m.in. Orange Polska poinformowało, że intensyfikuje pracę nad nową strategią. Prezentacja strategii zaplanowana jest na początek 2025 roku, ale prezes Orange Polska już poinformowała, że strategia będzie tak naprawdę kontynuacją dotychczasowej, więc nie spodziewajmy się, na rewolucji. Strategia GROW na lata 2021-2024 zakłada m.in. niski jednocyfrowy wzrost przychodów bądź niski lub średni jednocyfrowy wzrost w wyniku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu. Cały czas Orange Polska inwestuje w sieć 5G. Na chwilę obecną ta technologia jest dostępna w ponad 280 miastach w Polsce. PKP Cargo miało wczoraj dobrą sesję po publikacji informacji negatywnej dla bardzo wielu pracowników tej spółki. Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych do 30% pracowników straci pracę, czyli nawet 4142 osoby. Zwolnienia obejmą różne grupy zawodowe w terminie określonym w porozumieniach lub regulaminach. Pracownikom oczywiście będzie przysługiwać od prawa powiązana ze stażem pracy. Spółka szacuje, że rezerwy związane z restrukturyzacją zatrudnienia wyniosą około prawie 250 milionów złotych, a roczne oszczędności z tytułu zwolnienia pracowników szacuje się na 400 milionów. Za 423 miliony złotych. Zarząd podkreśla, że priorytetem jest minimalizacja negatywnego wpływu na kluczowe obszary działalności PKP Cargo. Wykres techniczny spółki autorstwa Piotra Najitka zachęcam do zapoznania się. Tymczasem Santander Bank Polska po wynikach też poinformował, że liczy na utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu kredytów. Zdaniem członków zarządu Santander. Jesteśmy na początku cyklu żywienia gospodarczego, a wzrost inwestycji powinien nastąpić na przełomie roku lub w 2025 roku, To z kolei przełoży się na wyższe kredyty czy utrzymanie dynamiki kredytów, szczególnie w obszarze biznesowym. Wyniki banku z drugi kwartał obciążone były wakacjami kredytowymi koszt około 135 milionów złotych. Bank podkreśla, że zainteresowanie programem jest sporo mniejsze niż w poprzedniej edycji, a partycypacja na poziomie 15% może dotyczyć całego. Portfela kredytów hipotecznych. I na koniec ML System. Wczoraj w czasie sesji spółka poinformowała, że podpisała strategiczną współpracę z Saint-Gobain. ML System, który zajmuje się rozwiązaniami w zakresie technologii BIPV, ta technologia umożliwia integrację produktów fotowoltaicznych z budynkami. Teraz Saint-Gobain będzie pośredniczył w dystrybucji właśnie produktów, które. Tworzy ML system, a to z kolei pozwoli na otwarcie nowych rynków sprzedaży dla ML system. Szczególnie chodzi tutaj oczywiście o rynki zagraniczne, co może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż i przepływy pieniężne w samym ML system. Informacja wczoraj została pozytywnie przyjęta przez rynek, bo system zgiwał około 7% na zamknięciu, a w czasie sesji zgiwał nawet ponad 10%. To tyle, jeżeli chodzi o komentarz ze spółek. Dziękuję za uwagę. Prośba. O zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę udanego dnia i do usłyszenia.